Chciałem bardzo serdecznie Państwa przywitać, tak? I powiedzieć ważną rzecz, że jesteście dla nas bohaterami. Tak? My w powiecie sokólskim rozumiemy, że każdy strażak to bohater. Każdy strażak każdego dnia, kiedy musi podjąć akcję ratowniczą, ratującą życie, zdrowie, mienie ludzkie, to idzie w ten ogień albo inne zagrożenie z narażeniem własnego życia. I my to mamy tą świadomość, dlatego tak bardzo nam zależy na ochotniczych strażach pożarnych. Tworzono w Polsce tak znakomity system wsparcia ratowniczo-gaśniczego. Natomiast teraz, szanowni Państwo, drodzy duchowie, pan starosta w zasadzie powiedział wszystko, także nic dodać, nic ująć, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie są jednostki straży pożarnej, które już funkcjonują wiele lat. I oczywiście jest potrzeba wspierania tych jednostek, aby te jednostki były doposażone w bardziej nowoczesny sprzęt, aby można było szybciej, skuteczniej ratować mienie, zdrowie, życie. Ale tak jak pan starosta powiedział, powstają jednostki, jak odradzają się. Powstają z popiołu. Działań straży pożarnej i ochotniczej zawodowej jest bardzo szeroki. Bardzo szeroki. Tutaj jest odwaga, narażenie zdrowia, narażenie życia po to, aby pomóc drugiemu człowiekowi, aby uratować. Jaka jest zapłata? To będzie wiele. Na pewno, a uznanie wśród bliskich, znajomych, rodziny i tych, którzy doświadczyli na własnej skórze tej pomocy, jest nieocenione. Dziękuję bardzo. Panie starosto, duchowie, wszyscy zebrani, moi przedmówcy wszystko powiedzieli. Ja tylko życzę naszym strażakom, żeby nie musieli wyjeżdżać wcale, a jak najmniej wyjeżdżali do głupich wezwań, które ostatnio spotkało bardzo blisko mnie, także życzę wszystkiego najlepszego i powodzenia. Brawo jeszcze raz. Gmina Pęki jest chyba specyficzna w całym naszym powiecie, bo tylko jest jedna jednostka ochotniczej straży pożarnej. A w danej akcji im dziękuję za pomoc i służbę dla wszystkich potrzebujących. Dziękuję. Jako mieszkaniec gminy Dobrowie Ostrowca jestem dumny, jestem nam wdzięczny za ogrom pracy, za to, że narażacie swoje życie i zdrowie w akcjach. Cieszymy się, że możemy wspierać Was, którzy po prostu ratujecie zdrowie i mienie ludzkie. Wszystkiego dobrego. W imieniu całej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krękach chciałbym bardzo podziękować zarządowi powiatu sokólskiego, panu staroście Piotrowi Rećko i wszystkim członkom Rady Powiatu za okazane wsparcie przedmiotowe w postaci kamerki termowizyjnej. Będzie to sprzęt wykorzystywany przez naszą jednostkę w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję bardzo. Drodzy mili Państwo, chcielibyśmy podziękować w imieniu jednostki OSP Brzozowo Kolonia, która narodziła się od nowo za przekazany ubiór, za przekazany sprzęt. Dzięki temu sprzętowi będziemy mogli prowadzić akcję bezpiecznie. Strażacy będą czuli się bezpiecznie, gdyż wiadomo, jeśli strażak będzie źle ubrany, nie będzie odpowiednio ubrany, nie będzie mógł prawidłowo i bardzo dobrze przeprowadzać akcję. Także z tego miejsca dziękujemy starostwie, wszystkim radnym za to, że się zgodzili na przekazanie tego sprzętu za taką dotację. Także dwóch strażaków, dwóch ochotników możemy ubrać w kompletny strój strażacki, gdzie będą się właśnie czuli bezpiecznie. Dziękujemy bardzo z całego serca. Chciałbym również podziękować całemu zarządowi powiatowemu, staroście, a szczególnie Jarkowi Sulikowi, który nas wspierał od początku i wspiera dalej. Także dziękuję bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.